Hejo, witam was wszystkich bardzo serdecznie, a dzisiaj zrobimy sobie Q&A. Mam tutaj pytanie od Michała, także czytam i lecimy jak zwykle z tematem. Dzięki przyjacielu za film. Ostatnio jestem obiektem projekcji bliskiej mi osoby i nie wiem co mam zrobić, bo gdy wchodzę w tłumaczenie jej procesów psychologicznych i nakłaniam do refleksji, to się nakręca bardziej. A gdy mam wywalone, to mija kilka godzin i znów jestem atakowany projekcjami nieświadomości i archetypów tej osoby. Wcześniej super się dogadywaliśmy. Jest to członek mojej rodziny, ale ostatnio mamy remont i jakby od tego czasu ta osoba zmieniła swoją osobowość, wręcz jej nie poznaje. Tutaj jest taki pewien problem zawsze, bo gdy ktoś nas atakuje, tak, i my mamy całą tą wiedzę psychologiczną, archetypową, rozwojową, to mamy taką tendencję od razu do przypisywania tych łatek, etykietek względem tej wiedzy, którą posiadamy. I trudno jest spojrzeć na tą osobę taką, jaką ona jest, czyli w zasadzie jest ta osoba nieskończona. I czasami ulegamy takiej pułapce arogancji albo próżności, bo nagle stajemy się wyżej nad tą osobą, ponieważ my myślimy, że wiemy, bo mamy tą wiedzę. I o ile mamy tą wiedzę i ona jest dobra i prawdopodobnie po części mamy rację, to często nie zwracamy uwagi na to, że ta osoba też może mieć rację. Poza tym z jej punktu widzenia ona ma rację, tak samo jak my mamy rację. I tutaj buduje się coś takiego, że z jednej strony czujemy się wyżej nad tą osobą, ponieważ mamy tą wiedzę i widzimy, że ona porusza się troszeczkę nieświadomie, ale z drugiej strony z punktu widzenia racji obydwoje jesteśmy na tym samym poziomie. I to jest zawsze bardzo zawiły i kompleksowy temat, ponieważ mamy tutaj ten aspekt komunikacji, ale mamy też aspekt posiadania wiedzy i aspekt zrozumienia. I to nigdy nie jest wszystko na tym samym poziomie. Bo o ile ktoś może mieć większą wiedzę, to nadal może się nie dogadywać z tą osobą. I często w środowiskach duchowych, rozwojowych, psychologicznych ludzie mają taką tendencję właśnie do oceny innych ludzi, którzy nie mają tej wiedzy. No i odrzucają te osoby. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest też etykietkowanie i ocenianie. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, to też jest ten problem, bo zwykle jak się tą wiedzę ma, no to trudno jest czegoś nie widzieć. Więc pozostaje tylko aspekt dogadania się z tą osobą, znalezienia wspólnego mianownika komunikacji i ewentualnie możesz się odciąć od takiej osoby, co często nie jest takie łatwe, bo jeżeli to jest twój członek rodziny, to tego do końca nie możesz zrobić, a poza tym to też uważam, że nie do końca jest to dojrzałe podejście, zawsze się odcinać. No ale w ostateczności jest to jakaś forma wyjścia, tak? Ja polecałem to wyjście przy narcyzach i przy psychopatach, tak? Przy osobach, z którymi po prostu nie jesteśmy w stanie przesiadywać, bo te osoby są w pewnym sensie zaburzone i rujnują nam nasze życie. No to wtedy warto jest postawić tą granicę, ale w takich sytuacjach no jest to po prostu trudno i trzeba byłoby ten przypadek jakby potraktować bardzo osobiście, bardzo indywidualnie i nie przepisywać tutaj od razu wiedzy, od razu etykiet, od razu wszystkiego zakładać z góry, tylko starać się zmienić płaszczyznę komunikacji, zmienić słownictwo. Można tutaj wykorzystać to naśladowanie drugiej osoby, czyli zejść do jej poziomu w cudzysłowie. Oczywiście to są wszystko punkty widzenia i metafory, bo nie ma tutaj jednego rozwiązania, ale polecam tak, zejść do poziomu, w którym jest ta osoba i starać się ją odzwierciedlać, żeby poczuć, co ona takiego przeżywa i czego doświadcza. A następnie postarać się nawiązać komunikację z nią na tej płaszczyźnie. Z tym, że jeżeli będą występować tutaj spiny i konflikty, no to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta osoba jest po prostu trochę niedojrzała, albo po prostu nie chce z tobą rozmawiać, albo siedzi w jakimś konflikcie i sama ma z czymś teraz problem. Może ma jakiś żal, może odczuwa smutek, może odczuwa gniew, może nie potrafi sobie z jakimiś emocjami poradzić. Albo ty z jej punktu widzenia wydajesz się być po prostu natarczywy. Także trzeba byłoby tu przeanalizować tą sytuację bardzo indywidualnie i pomyśleć, co takiego można zrobić. Dzięki wam serdeczne za uwagę. Widzimy się w następnym odcinku. Miłego, elo, buźka. Hejo, witam was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam was na warsztat terapeutyczny samopomocy i samorozwoju, który odbędzie się 24 kwietnia w Białej Drodze, tak, w tej pięknej przestrzeni, w której
której wcześniej przygotowywałem warsztat Satori. Warsztat jest przygotowany troszeczkę na wzór warsztatu Satori, jednak są tam nowe, odmienne rzeczy. Mianowicie zamiast skupiać się tutaj stricte na samej duchowości, postanowiłem, że przygotuję wiele ćwiczeń terapeutycznych, samorozwojowych, pracy z przekonaniami, ale również nie pomijając tych aspektów duchowych, takich jak medytacja, uważność, mindfulness, praca z emocjami. Także będzie tutaj bardzo kompleksowy temat. Bardzo dużo wiedzy do przyswojenia, bardzo dużo nowych technik, nowych praktyk. Także jeżeli chcecie troszeczkę ze sobą popracować, chcecie przerobić niektóre emocje, które w was się skumulowały, chcecie poznać nowe, fajne praktyki do pracy z przekonaniami, chcecie mieć więcej spokoju, więcej równowagi, więcej harmonii, więcej świadomości, więcej obecności w swoim własnym życiu, chcecie przebywać w gronie fajnych osób, chcecie się ze mną również spotkać, to zapraszam was na warsztaty. Link jest na dole w opisie. Wejdźcie na moją stronę, wypełnijcie formularz kontaktowy, podajcie swoje dane, wyraźcie zgodę na uczestnictwo i zapraszam was właśnie na ten warsztat. Do zobaczenia na miejscu.